Jędruś do bazy. Jesteśmy w bazie pod Everestem już trzeci tydzień. Warunki w tym roku są bardzo trudne. Monsun się przedłuża, często pada śnieg, deszcz. Podczas lata poziom zamarzania był bardzo wysoko i lodowiec jest w tragicznym stanie. Jest mnóstwo szczelin. Największym problemem jest wiszący serak. 800 metrów nad lodowcem. Ma 50 metrów wysokości, 30 szerokości. Jest otrzepiony od właściwego lodowca. Poruszanie się pod lodowcem jest bardzo ryzykowne. Ja tego ryzyka nie akceptuję. Ten serak może spaść w każdej chwili i to zatrzymuje nas przed działaniem. Próbowaliśmy przeczekać ten okres, wtedy moglibyśmy uruchomić działanie. Niestety jesteśmy tu bardzo długo, nie ma progresu w akcji górskiej, w aklimatyzacji. Kończymy po prostu, bo to jest najbardziej rozsądne. Niestety tak czasem jest, że trzeba szacować ryzyko i jeżeli jest za dużo, trzeba po prostu powiedzieć stop.